Dzień dobry świecie. Nazywam się Robert Banasiewicz i nadaję audycję internetową w środek. Tak, przyszedł czas na środek, gdyż albowiem skończyłem cykl pod tytułem 7 uczuć. Nowy cykl rodzi się w mojej głowie, ale chyba trzeba coś odświeżyć. Chyba odezwała się małpa. Myślę, że można wrócić do małpy tej i rozwinąć może, a może rzucić inne spojrzenie. Czy myślicie, że małpa może być jedna? Czy tylko jedną małpę w życiu zrobię? Czy co jakiś czas robię małpy? Czy małpa może być innego rodzaju? Jaki małpisz on teraz? Teraz niespodzianka, bo sobie pomyślałem, że warto byłoby może opowiedzieć o czymś, co jest procesem zmiany. Nie tylko zmianą gwałtowną, ale procesem zmiany. No i tak przylazła do mnie myśl światła. Nie wiadomo skąd, jak zwykle. A ta myśl nazywa się Małpa 2, czyli Jerycho. A najsam w przód pani Monika głosem swym aksamitnym zrobi piękną czołówkę, żeby wam wszystkim było miło. Pani Moniko, proszę. Robert Banasiewicz, terapeuta i pedagog. W terapii pracuje od 2004 roku. Jest absolwentem Olsztyńskiej Uczelni i Lubelskiego KUL-u. Jako ekspert uczestniczył w audycjach radiowych i telewizyjnych nadawanych m.in. w rozgłośni TOK FM, Radiu Olsztyn czy programie drugim Telewizji Polskiej. Zainspirowany książką Wiktora Osiatyńskiego pod tytułem Rehab, stworzył w 2016 roku prywatny dom terapeutyczny Rehab. Jak sam mówi, każdy jest wystarczająco dobry, żeby zmienić swoje życie dowolnie i w każdym momencie. Dziękuję pani Moniko za miłe przedstawienie. Zawsze z radością i przyjemnością słucham tego, co pani mówi, a właściwie chyba najbardziej to słucham tego, jak pani to mówi. O dobra, małpa 2, czyli Jerycho. Co ma wspólnego małpa z Jerychem? Czy w Jerychu były małpy? Nie mam pojęcia. Ale tak tytułem wstępu opowiem wam o tym, skąd pomysł. Otóż myślałem sobie o swoich małpach życiowych. Myślałem sobie o swojej głównej małpie, małpie wiodącej, czyli tym powrocie moim zza mostka w pewnym miejscu, w którym rozpoczynałem proces zdrowienia. I to był taki pierwszy fikołek, bardzo ważny, czyli kompletna zmiana w moim życiu. Kompletnie coś innego niż zwykle robiłem. Zwykle po prostu nigdy nie zatrzymywałem się, nigdy nie wycofywałem z tego genialnego planu, który zawsze kończył się katastrofą dworcowo-narkotykową, albo w inny sposób jakimś innym kryzysem mojego życia. I kiedy na to patrzyłem, kiedy to oglądałem, to się okazywało, że to moje życie, jego kierunek i zwrot jest raczej ku dołowi. Czyli, że stale, ciągle, ale systematycznie obniżam jakość tego mojego życia. No i to była ta małpa, pierwszy fikołek, pewnie nie ostatni, gdybym się tym zajął. Ale nie tylko chcę się zajmować swoim życiem. Oczywiście jest ono, to życie moje, kanwą do różnych tam wydarzeń i wycieczek. Po tej pierwszej małpie, czyli po audycji, krótkiej audycji internetowej pod tytułem Małpa, dochodziły do mnie takie sygnały, które zwróciły moją uwagę. Ludzie zaczynali tam sobie myśleć, szukać. Inni ludzie zaś pytali wprost. Ej, słuchaj, kojarzysz tym moją małpę? Ja sobie tak myślałem, kurczę, no takiej małpy, o której mógłbym opowiedzieć w tym, czy w innym człowieku, czy w związku z tym, czy z innym człowiekiem, kurczę, nie widzę. Czy to znaczy, że nie było zwrotu, że nie było przełamania? No nie, to nie znaczy tak. To znaczy, że małpą tą był proces zmiany. Dlaczego Jerycho? No Jerycho dlatego, że to jest taki symbol. Jak wiecie dobrze, wszyscy świetnie i doskonale, i ty, łysy Andrzeju też, nie jestem religijnym człowiekiem. Nie przynależę jakoś tam specjalnie religijnie do jakiegoś tam kościoła, nie mam takich zapędów, gdyż nie otrzymałem takiego wychowania w domu moim rodzinnym. Ale w związku z tym, że zacząłem sobie
pracować w psychoterapii i zacząłem proces zmiany własnej, zacząłem poszukiwać odpowiedzi w różnych miejscach, coraz to dziwniejszych i coraz to bardziej zaskakujących. No i w pewnym momencie życia mego natrafiłem na książkę pod tytułem Biblia i okazało się, że jest to całkiem niezły zbiór symboli dotyczących mnie bezpośrednio. Oczywiście, że każdy może sobie tam znaleźć dowolne interpretacje. Każdy może sobie to przełożyć tak jak chce, jak mu pasuje. I jeżeli komuś daje spokój myślenie o rzezini winiątek, oko za oko, morderstwach płynącej krwi, Hiobie i w ogóle potopie jako zemście złego bożka siedzącego starego dziada w niebie i kogoś to nakręca pozytywnie, to nie ma problemu żadnego. Mnie nie nakręcało to pozytywnie, nigdy mnie to nie nakręcało pozytywnie. Oczywiście to robiłem, tak, taplałem wszystko, cokolwiek było innego niż filozofia życia mego, czyli filozofia upadku, katastrofy, syfu, jęczenia, stękania, narzekania, marudzenia. Nie, taką miałem filozofię, wszystko złe, wszyscy kłamią, nic nie działa. Ludzie to bydlęta i w ogóle czekające tylko na to, aby mnie skrzywdzić, gdyż ja jestem biedny. No i odkryłem któregoś razu życia mego, że to mnie nie uspokaja. Kompletnie mnie to nie uspokaja. A co mnie uspokaja? Uspokaja mnie dobre myślenie. I mówię tu o pozytywnym myśleniu. Oczywiście wiem, że to ma też znaczenie dla wielu. Ale to w ogóle nie o to chodzi. Mnie chodzi o to, żeby znaleźć coś, jakieś symbole, przy pomocy których postawię jakieś wskazówki mojego życia, zrobię jakieś odniesienia w moim życiu, żebym to moje życie zmieniał. No i tak natrafiłem na tę Biblię już wymienianą tu wielokrotnie i przy całej mojej niereligijności wziąłem ją ze wszystkim, co do niej należało, w sensie moją interpretacją bądź innych ludzi, bo to nie jest tak, że ja to tam zrozumiałem. To jest tak napisana książka, że jest bardzo trudno zrozumieć. Szczególnie jeśli czytam tylko literki. Zdania zbudowane z literek tych, to wtedy jest bardzo trudno, ale jeśli zacznę się posiłkować jakimiś tam mądrzejszymi ludźmi ode mnie, biegłymi w piśmie, a czasem też w języku hebrajskim, czyli poszukam odpowiedzi gdzieś tam u jakichś ojców kościoła, u tłumaczy, biblistów, a jest ich cała masa, tylko trzeba się wysilić. Ja musiałem się wysilić, więc się wysiliłem. No i jak się wysiliłem, no to znalazłem. Znalazłem Jerycho, znalazłem Adama i Ewę, znalazłem Jonasza, znalazłem Eliasza. Znalazłem sporo rzeczy fajnych, które mówiły tak, po pierwsze o mężczyźnie, o kobiecie, o matce, o ojcu, o zmianie, o tym, jakie cele stawiać w życiu, jakie sensy mogę sobie ja zrobić, czym jest sens, a czym jest cel. Tak, kochani, to wszystko tam znalazłem. No i znalazłem też Jerycho. Więc wracamy do tematu. Jerycho to takie miasto zepsucia, które natrafili Izraelici, którzy szli do ziemi obiecanej. Jak przeszli rzekę Jordan, czyli takie miejsce, w którym to Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, czyli taką granicę. Granicę, spoza której powrotu nie było. Ja też przekroczyłem taką granicę. Takiego Jordana ja kiedyś przekroczyłem w swoim życiu. Już nie było możliwości wrócenia do rozkosznego Robercika, niewiedzącego, mówiącego, ała, serio, nie wiedziałem, o, naprawdę, kurczę, to chyba, ojejku, to przepraszam, to znowu naobiecuję, to znowu postękam, pojęczę, popłaczę, pożalam się, naprawdę, i znowu zrobię to samo, co zwykle. Myślę, że takim miejscem w moim życiu może pierwszy głód heroinowy, a może dworzec, a może coś tam. Ale tak czy tak, przekroczyłem granicę, spoza której nie było powrotu. Okej, przede mną ziemia obiecana, czyli mam możliwość zrobienia czegoś fajnego w moim życiu, ale mam możliwość też ciągłego kluczenia i unikania. To Jerycho to jest takie miasto, warownia, wielkie mury, w ogóle, oh my god, nie do zdobycia. No i właśnie, ani ono mi nie napada, to Jerycho. Ani mnie nie prześladuje specjalnie. Oczywiście wiem, że jest miejscem zepsucia, że to jest miasto szatana, czyli czegoś złego. Jest tam takie miejsce, skupisko czegoś złego. No ale co? No ja jestem mistrzem uników, więc mógłbym tego uniknąć. Mógłbym ominąć sobie Jerycho spokojnie. I nie wydarzyłoby się nic wyjątkowego. Tak też tam było, w tej symbolicznej książce. No ale problem polega na tym, że jakbym sobie ominął to Jerycho, to by było Jerycho 2, Jerycho 3, Jerycho
500 i ciągle moje życie byłoby unikiem. Oczywiście pewnie są tacy ludzie na świecie, którzy prowadzą takie życie, okej, szanuję ich, ale to nie ja, bo ja umrę. Po prostu najzwyczajniej w świecie wezmę i umrę przedwcześnie w wyniku przedawkowania narkotyków albo zrobienia sobie jeszcze czegoś innego szybciej niż narkotyki. No i to Jerycho. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czyli taka postać, która się przy Jerychu pojawia, czyli Józue. Józue to jest zgodnie z tą książką ktoś, kogo nie ma, czyli ktoś, kto jest wszystkim. Jestem wszystkim, jestem nikim. Józue, Jeszua, czyli Jezus. Czyli Jozuego nie ma de facto, bo jest Jezus, a Jezus jest wszystkim w tej książce. Za tym idzie też film pana Marka Kotrowskiego Wszyscy jesteśmy Chrystusami i ja też tak myślę. Każdy z nas jest Chrystusem, bądź może być Chrystusem, czyli już został ochrzczony w Jordanie i z Jezusa zrobił się Chrystus i wszyscy jesteśmy Chrystusami, czyli wszyscy jesteśmy ochrzczeni i wszyscy możemy chodzić po wodzie, tylko nie każdy w to wierzy. Bo człowiek, który nie bierze narkotyków od ostatnich tygodnia, dwóch, pięciu, to on chodzi po wodzie. Ktoś, kto pił ostatnie 10 lat wódę, chlał, a teraz nie pije, to on chodzi po wodzie. Jeżeli ktoś przez ostatnich x lat palił faję, a teraz nie pali, to on chodzi po wodzie. Takie jest moje wyobrażenie chodzenia po wodzie. I każdy może pójść po wodzie, tylko nie każdy w to wierzy. No i dobra, mamy Jozuego, mamy Jerycho. Mamy całą bandę Izraelitów, którzy idą do ziemi obiecanej. No i do tego Jozuego przychodzi koleś, wiecie, znacie tych kolesi, ze skrzydłami, z mieczem, nie, taki gość i mówi, słuchaj gościu, zadanie jest przed tobą takie. 6 dni chodzisz w kółko po razie. Raz obchodzisz mury tego Jerycha w ciszy ze wszystkimi tymi ludźmi, których tu przywiodły. Kumacie to w ogóle, spróbujcie wejść w buty tego gościa. Jozue, postaw się tam ty, Zdzichu, ja, Robert. Stawiam się i słyszę takie coś, oh my god, aha. 6 razy mówisz. Kurde, jak ja im to wszystko powiem? Żydzi idą, lata całe, zasuwają przez pustynie, różne miejsca, dochodzą do takiego miasta, które możemy spokojnie minąć. A ja tu wymyślam, że miałem widzenie i w tym widzeniu koleś mi powiedział, słuchajcie, 6 razy po razie macie obejść miasto. 7 dnia obejdziecie 7 razy to miasto, a potem na twój znak, czyli na mój znak, macie zakrzyknąć gromkim krzykiem. Czyli na mój znak, tam zatrąbią trąby, tralala i krzyk gromki. I teraz wiecie, jak ja sobie się postawiłem w tej roli tego gościa, to myślę, oh my god, wieje stąd. Nie, w ogóle taka odpowiedzialność. Jak to w ogóle dźwignąć mam? Jak ja mam w ogóle ich przekonać do tego? Tam wiecie jeszcze, Arka Przymierza idzie na początku. No w ogóle masakra. Odpowiedzialność totalna. Nienawidzę odpowiedzialności. Ja, człowiek chory na łeb, nienawidzę odpowiedzialności, a tu nagle mam taką odpowiedzialność. Cały naród, całą przyszłość świata dźwigam na swoich barkach, a do mnie należy jedynie dać znak. Kiedy ja wszedłem w buty Jozuego, no to zrozumiałem, że przez większość mojego życia jedyne, co ja miałem zrobić, to dać znak sobie, pozwolić sobie wyrazić zgodę, mrugnąć okiem, zakasłać, no cokolwiek, krzyknąć tak. To chyba najbardziej, co mi przyszło w tym momencie, gdy spotkałem historię Jerycha i porównałem ją do siebie, jakby przyłożyłem ją do siebie, to słowo do mnie popłynęło, słowo tak. Że wszystko, co ja miałem zrobić, to powiedzieć tak. No i ten Jozue biedny też miał to zadanie. Miał ich przekonać. Ja też miałem wielu ludzi przekonać, bo jak znacie mechanizm rozdwajania, rozpraszania ja, to tam nie było kilku, co najmniej kilku. I ja tych kilku ludzi, którzy codziennie byłem kimś innym, przecież ja codziennie byłem kimś innym, no musiałem przekonać do tego, żebyśmy sobie pochodzili 6 razy naokoło miasta, żebyśmy 7 dnia poszli 7 razy, żeby oni na znak mój zatrąbili, a reszta, żeby krzykła głosem gromkim, głosem radosnym. Nie, że takim, że oh my god, ale wam, a wy dziady. Nie, w ogóle nie o to chodziło, nie o to. Ci Żydzi tam nie mieli ich zwyzywać, tych tam mieszkańców Jerycha. Oni mieli zakrzyknąć głosem gromkim, natomiast radosnym. Jest tam jeszcze jedna taka postać ważna, postać takiej nierządnicy Rahab. Trochę brzmi jak Rehab, ale to chyba przypadek. Rahab to taka nierządnica, która mieszkała w murach. Jak sobie wyobrazicie, że ktoś mieszka na końcu świata i już jest w ogóle odpadem odpadów i mieszka, już dalej się nie da mieszkać, nie, bo są mury, no to najdalej można mieszkać w murach. No i ona mieszka w murach.
I to jest taka osoba, która właściwie została chyba jedyna. Ja nie znam aż tak dobrze tej historii, ale myślę sobie, że Rahab to była jedna z niewielu ocalałych, bo jeszcze chyba rodzina Rahab została ocalona z miasta Jerycho. Dlaczego o niej mówię? No dlatego, że średniej profesji, średniego autoramentu była to osoba. I kiedy myślę o ludziach, którzy mnie pomogli, to zawsze byli ludzie tego samego autoramentu, co i ja. Ludzie z takiego marginesu. Ja byłem na marginesie marginesów, na śmietniku śmietników ludzkich i stamtąd takich samych ludzi, tacy sami ludzie jak ja, pomogli mi. Czyli jak chcesz zmienić swoje życie, jeśli chcesz je przebudować, to poszukaj w słabościach. Z tej słabości, z sumy słabości rodzi się tak wielka siła, ogromna, nieprzebrana siła. No i ona jest takim symbolem, dlatego że ona tam przyjęła wywiadowców, którzy mieli się rozejrzeć w Jerychu. Nie? To było tak, ona potem tam o mało nie przepłaciła tego życiem, ale naściemniała, gdyż sprytna była i uratowała tych wywiadowców, którzy tam byli na dachu, bo jak wiecie świetnie, dach to jest takie miejsce, w którym jestem bliżej Boga jakiegoś tam dobra, no i oni się też tam skryli. I co dalej? Ano dalej, to jest to, co mówił ten koleś ze skrzydłami z mieczem. Powiedział Jozuemu tak, słuchaj, i wtedy wszyscy wejdziecie na wprost. Rozumiecie, jak staniecie sobie, wyobrazicie miasto murami okolone i wszyscy stoją naokoło tych murów, czyli też w kole i każdy ma wejść na wprost. Zatrąbimy, zakrzykniemy mury, sru, idziemy każdy na wprost, każdy ku swojemu miejscu i to jest kolejna moja historia. Ja muszę przyjąć swoje miejsce, zająć swoje, należne mi miejsce na gruzach Jerycha, na gruzach mojego życia. To, co wam często mówię w psychoterapii, w grupach, w sesjach indywidualnych. Rozjedź wszystko czołgiem, ruiny i zgliszcza. Posprzątaj, pozamiataj, wymieć i na tych ruinach i zgliszczach zacznij nowe budowanie. Czyli wchodzę na wprost. Na te ruiny i zgliszcza. Zajmuję swoje miejsce, które mi należy. Co robię dalej? Ano nic. Chodzi o to właśnie, że ten koleś ze skrzydłami powiedział, słuchaj, ale problem polega na tym, że nic nie możesz wziąć z Jerycha. Jeżeli tam będą jakieś skarby, no to wszystko na chwałę Pana. Czyli to, co ja robię, czyli te zburzenie mojego Jerycha, mojego Banasiewiczowego Jerycha, ono wszystko jest na chwałę Pana. Czyli jak wiecie, ja wierzę w to, że Bóg jest miłością, a miłość jest Bogiem. Czyli jak ja to zrobię, te ruiny i zgliszcza, rozjadę czołgiem moich czynów, no to nic nie mogę wziąć. Nic starego stamtąd nie mogę wziąć. Żadnej cegiełki, żadnego czegoś, co mi pasuje. Kurczę, tak fajnie tu było. Troszkę zepsucia, troszkę syfeczku. Jakbym tak troszkę takiej lipki mojej wziął sobie, tak troszeczkę szefuniu, nie? Jakiś, kurczę, rabacik byś dał. No, na Boga, no przecież nie mogę wszystkiego... Takie są moje myśli, nie? Nie mogę wszystkiego zacząć od zera, tak jakbym był kimś więcej niż zerem. No bo przecież lęk, no bo przecież, oh my God, ja sobie nie poradzę. Brak wiary w siebie, brak zaufania, gówniana samoocena. No, z tym wszystkim stoję na ruinach mego Jerycha i myślę, kurczę, nic nie mogę zabrać stąd. Co ja zrobię? Wszystko, co widzę piękne, to wszystko na chwałę Pana. Zdobne, złociste, wydawałoby się powabne, ale to wszystko na chwałę Pana, a ja mam iść dalej. Mam podążać z niczym. Ale czy na pewno z niczym? Myślę, że z czymś wielkim. Myślę, że kiedy zburzyłem swoje Jerycho, a jak patrzyłem wczoraj na grupie Cud, no to chyba z 15 okienek ludzi, którzy burzą albo już zburzyli swoje Jerycho. Może nie było tam spektakularnej małpy, którą zrobili w 10 minut, w 15, w 3 dni, w 4, ale zrobili to w kilka lat. Czyli łazili naokoło tego Jerycha, chodzili w ciszy. 7 dnia, czyli któryś tam rok, pochodzili 7 razy, czyli znowu, nie, to sporo. Sporo łazili i w końcu powiedzieli tak, w końcu dali znak. Znak dobru. Ja ich widziałem wczoraj kilkanaście sztuk. Jak sobie jeszcze pomyślałem, że w Saint-Tropez w tym momencie jest jeszcze z 11, no to całkiem niezła cyfra, całkiem niezła społeczność. No a jak sobie jeszcze pomyślę o tym, że jest grupa dla rodzin, grupa połączeni, no to się okazuje, że całkiem sporo tych ludzi jest. Ludzi, którzy mogą, bądź już w części, to swoje Jerycho zburzyli, zrównali z ziemią.
i dalej idą do Ziemi Obiecanej. Być może będą po drodze jeszcze jakieś miasta, które trzeba będzie rozjechać. Może coś jednak mi się zapałętało w kieszeni. Coś, co należy do Jerycha, czyli do mojej przeszłości, do jakichś takich moich starych przyzwyczajeń, przekonań na własny temat, na temat ludzi, na temat świata. I trzeba będzie to coś jeszcze powtórzyć. Ale to główne zadanie wykonałem. Może nie spektakularnie, może nie w podskokach, ale kilka lat to trwało, aż w końcu zniszczyłem Jerycho i mogłem pójść dalej. No i idę dalej sobie do tej ziemi obiecanej, czyli do czegoś, co jest sensem mojego życia, czyli do radości życia. Mówię o tym Jerychu dlatego, że ważne jest, żebym ja zrozumiał, że mogę coś zrobić. Najtrudniejsze, co było dla mnie w moim życiu i w procesie zmiany, to takie przekonanie, że tu się nic nie da zrobić. Otóż da się zrobić. Na początek zamknij ryj. Nie? Jak ten Jozue biedny. Przyszedł skrzydlaty z mieczem, mówi: ej, gościu, masz to zrobić? A on biedny milczy. No dobra. Nie? Czyli na początek zamknij ryj. Potem łaź wokół tego, łaź, chodź. Potem jeszcze chodź bardziej. Weź innych ze sobą. Weź Rahab, która jest jakimś tam symbolem upadku. Weź, bo od niej dostaniesz najwięcej. Bo i ty jej możesz dać jako upadek najwięcej. I takie zwrotne sprzężenie wymiany słabości w siłę. I weź to wszystko i zbóż. I nic nie bierz. I idź dalej w swoim życiu. Aż zrozumiesz, że cała ta droga jest chyba najważniejszym zadaniem twym. Droga ku ziemi obiecanej, po rozwaleniu Jerycha, po przekroczeniu granicy, spoza której nie ma już powrotu, ku sobie samemu, ku rozwojowi, mówiąc tak, mów tak swojemu życiu, powiedz tak, spróbuj, co ci zależy, to jest jedyne, co masz do zrobienia, machnij ręką, powiedz tak, a wtedy zobaczysz, co będzie. Moi drodzy, będę was jeszcze dręczył niejednokrotnie pewnie moimi odkryciami, symbolami i takimi rzeczami, którym mówiłem tak w moim życiu, bo może komuś też to się przyda i sobie też powie tak i skuma, że to właśnie o to chodziło. A na dzisiaj dziękuję wam bardzo. Za nami kolejny w środek. Mam wrażenie, że dość szybko minął. Dziękuję wam bardzo za tę krótką audycję internetową. Zapraszam was do innych, które będę tutaj płodził. Jeśli ktoś z was chciałby do mnie napisać albo zadzwonić, to oczywiście może. Pozdrawiam jednocześnie wszystkich tam z Saint-Tropez i pozdrawiam moją żonę i pozdrawiam wszystkich bliskich mi ludzi, którzy są w tej mojej drużynie Jozuego, która ciśnie po pustyni ku sensowi życia, może ku radości życia, a może ku spełnieniu, albo jeszcze ku czemuś innemu. Pozdrawiam, dużo zdrowia życzę. Robert Banasiewicz, Dom Rehab.